W obecności marszałka województwa Piotra Zaubeckiego i prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego oraz gości mieszkańców otwarto port w Grudziądzu, którego realizacja o wartości ponad 40 milionów złotych ma być dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzisiaj otwarcie jednej z kluczowych inwestycji w Grudziądzu, czyli portu. Tak, to prawda. Był to projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa. 65% dofinansowanie, czyli jakieś 40 milionów była inwestycja warta, to 65% dał pan marszałek, a kluczowy oznacza, że nie musieliśmy stawać w żadnym konkursie, tylko od razu mieliśmy to zadanie przyznane. Projekt był, oczywiście miał wcześniej się zakończyć, ale terminy oddania do użytku były aneksowane ze względu na zbyt wysokie poziomy Wisły. Nie można było pracować tu w porcie. No są takie zadania szczególnie budowlane, które trzeba było robić przy niskim stanie Wisły, a tego nie było. No cieszę się bardzo, że doszliśmy do końca, że oddajemy to mieszkańcom do dyspozycji i te obiekty tu, i ścieżkę rowerową, i trakt pieszy, że będzie to jakaś całość. Dofinansowanie projektu wyniesie 65% wartości, a sama inwestycja jest realizacją i adaptacją obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. 65% to wkład funduszy unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego. Postanowiliśmy w ramach rewitalizacji zaakceptować ten projekt, ponieważ od początku rysował się jako jeden z najlepszych w regionie. Należy jedynie gratulować Grudziądzowi, prezydentowi, radnym, że podjęli się naprawdę bardzo trudnego zadania rewitalizacji zdegradowanej części miasta. Ale cóż, to nie jest jedyny fragment tego pięknego miasta, które jest przywracane w historii na nowo, bo przecież tu się wszystko zmienia w ciągu ostatnich lat i jedynie trzeba mieć, czuć już dzisiaj wielką satysfakcję z osiągnięć, też w sferze gospodarczej. Port w Grudziądzu nie jest jedynym tego typu projektem w województwie, ale częścią większego działania. Planowane przez państwo stworzenie warunków do żeglugi na odcinku aż do Gdańska ma wspomóc chociażby transport rzeczny, w tym towarów, kontenerów, co ma być alternatywą dla transportu drogowego. W tej chwili trwają prace nad projektem, który ma użeglownić Wisłę od Włocławka aż do portów w Gdyni, w Gdańsku, po to, aby mogła być nośnikiem transportu masowego, kontenerowego i masowego. Za to, nie czekając na jej użeglownienie, co nastąpi, mam nadzieję, w najbliższych latach, bo to jest potężne przedsięwzięcie, w które będzie zaangażowane oczywiście państwo, w porozumieniu z regionami pomorskim, województwem naszym i mazowieckim, za to nie czekając trzeba tworzyć infrastrukturę, chociażby taką jak tu w Grudziądzu, bo wcześniej oddaliśmy do użytku we Włocławku podobną marinę. W Toruniu to kolejny etap przecież na szlaku, jak i samej Bydgoszczy i w stronę kanału w Nakle. Zupełnie nowa, świetnie wyposażona marina, służąca przede wszystkim młodzieży, bo przecież sporty wodne cieszą się wielką popularnością wśród młodych ludzi. Wisła to nie tylko transport, ale również turystyka, w tym mająca przebiegać wzdłuż Wisły wiślana trasa rowerowa. A więc inwestycja zapoczątkowana w Grudziądzu przez podpisanie w obecności prezydenta Komorowskiego umowy między marszałkami województw, poprzez które Królowa Polskich Rzek przepływa. Bo z tego co wiem, w tym roku zaczął się już projekt na południowej części województwa. Jak to przebiega? Czy w tym roku uda się już tam gdzieś dotrzeć do jakiegoś momentu i ci rowerzyści, którzy tak ciągle właśnie tutaj tą sprawę obserwują, będą zainteresowani i szczęśliwi? No, rzeczywiście jest to kolejny element rewitalizacji czy przywracania Wisły mieszkańcom, Polakom. Ścieżka rowerowa od źródeł do ujścia rzeczywiście jest realizowana równolegle w różnych województwach. Tu w Grudziądzu zresztą, w obecności prezydenta, przecież podpisaliśmy umowę wszystkich marszałków, prezydenta kraju, że takim zadaniem się zajmiemy i zrealizujemy. W naszym regionie również już jest udrożniona ścieżka rowerowa na Podwalu, ale co jest bardzo fajne, ciekawe dla cyklistów,
ustawa się zmieniła i w zakresie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i będziemy... Wałów przewodziowych. Wałów, na wałach będziemy na koronie mogli lokować w tej chwili ścieżkę. No właśnie, kiedy do Grudziądza ta ścieżka dojdzie? No, w tym sezonie chyba już nie ma szans. W tym sezonie na pewno nie, za to rozpoczniemy pracę od przyszłego roku już w oparciu o nowe pieniądze, które napłynęły z nowej perspektywy budżetowej. W porcie brakuje jeszcze kilku inwestycji, o czym mówi sam prezydent Malinowski, a które mają być realizowane dopiero w przyszłości. Ta marina, tak potocznie zwana, to nie tylko sama marina, ale również nabrzeże i chyba są jakieś dalsze plany. To prawda, zdecydowanie zmodernizowane. Nazwijmy to mariną, bo to jest dla tych wszystkich wodniaków, to jest marina. Więc ten port marina ma nie tylko, ale ma pomosty pływakowe, także będą cały czas w zależności od wody. Zależnie od stanu wody. Tak, od stanu wody. Jest również dobry dojazd bezpośrednio nad wodę, tam zrobiona droga jest. Jedyne, czego nam brakuje, to slipu, czyli takiego urządzenia mechanicznego, to by spuszczało motorówki na wodę i odbierało, ale mamy to w planach. Również ze środków unijnych chcemy to zrobić. Ja tak dopytam, bo tutaj w pewnym momencie te całe nabrzeże się kończy. Czy tam dalej też będzie? Są jakieś plany, żeby to poprowadzić? Tam dalej nam nie wolno, tam dalej jest ochrona i na szczęście, ani tam w stronę miasta, gdzie mamy te wszystkie imprezy na błoniach, ani tam dalej. To pozostanie w stanie naturalnym, bo to jest, proszę przypomnieć sobie, to jest Natura 2000. To jest chroniony taki rezerwat i tam nie można nawet głośno mówić, ja mówię w cudzysłowie oczywiście, jest ogromna ochrona. Ja pytam się może tak nie bez powodu, bo kiedyś była taka, no w sumie chyba twór taki naturalny, na przykład były takie plany, takie powiedzmy mieszkańców, może jakaś plaża albo coś takiego, co można by ewentualnie wkomponować w całą tę strukturę? Można by teoretycznie to zrobić tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, natomiast tam są tereny, tak jak powiedziałem, Natura 2000 i tam nie sądzę, żeby odpowiednie władze, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zgodziła się na coś takiego. W trakcie otwarcia grudziąckiej mariny pojawiły się również osoby niezadowolone, które protestowały przeciwko takiemu przeprowadzeniu inwestycji, w tym również wytykając to, czego nie udało się zrealizować w ramach tego dużego projektu. Jest dużo mieszkańców, taka ogólnie impreza rodzinna, ale są też niezadowoleni, no bo kampania wyborcza w toku, panie prezydencie. Jeżeli to są konkurenci, to w kampanii wyborczej oni muszą być zadowoleni, nie ma innego wyjścia, więc co bym nie zrobił, to będą niezadowoleni, a korzystają, jak zwykle to bywa, z każdego zgromadzenia, żeby się zaprezentować. To jest to zgodne z demokracją, się nie dziwię.